Siemano, z tej strony Wares. Witam serdecznie wszystkich, którzy będą oglądać mój pierwszy vlog. Będzie to vlog z otwarcia pudełka z zamówioną przeze mnie kamerą z Allegro Xiaomi UI i jak to mówiła mój kolega, Xiaomi lepsze. Zobaczymy. Chciałem GoPro, ale niestety GoPro trochę za drogie. Tutaj Xiaomi UI i cena około 300-350 zł w zależności gdzie kupimy. Ja akurat zakupiłem na Allegro. Tutaj w przesyłce dostajemy takie ładne pudełko. Jeszcze było ładnie zapakowane folijką. Otwierając pudełko znajdujemy w środku kamerkę. Ładnie zabezpieczoną przed wypadnięciem. O, tu już widzę, odkleiła się folijka. Ładnie biała edycja. Tutaj mamy jeszcze jedną folijkę na obiektywie. Co tu mamy jeszcze w pudełku? W pudełku znajdujemy jeszcze baterię. Czyli najwidoczniej w kamerce nie ma jej jeszcze zamontowanej. Co tutaj mamy jeszcze? Jest tutaj kabel. Mikro USB, który będzie służył nam do ładowania albo do zgrywania plików z kamerki na komputer. I mamy tutaj także jakieś papierki informacyjne wraz z instrukcją. Niestety, jak tutaj się domyślam, nie będzie instrukcji w języku polskim. Instrukcje mamy w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i niemieckim. A więc przejdźmy do rzeczy. Aby zamontować baterię w tej kamerce, musimy otworzyć tutaj zaślepkę. Jedną ręką się robi to trochę trudno. Tutaj właśnie mamy kod kreskowy oraz jakieś tam numery. Tutaj będziemy wkładać naszą baterię, którą oczywiście mieliśmy w zestawie. Trzeba pamiętać, aby włożyć, żeby zadziałało. Tak jak już wspominałem, jedną ręką robi się to bardzo trudno. Ale co tam, damy radę. Zamykamy tutaj. Tutaj mamy kolejną zaślepkę, gdzie znajdujemy wejście na kartę micro SD. Z tego co wyczytałem, pojemności, które obsługuje ta kamerka, to od 16 giga do 128 giga. Tutaj mamy port micro USB do ładowania oraz do zgrywania plików z kamerki na komputer. I tutaj micro HDMI, czy jak to się nazywa, do podłączenia pod jakiś grabber, aby bezpośrednio nadawać na YouTubie. Co tutaj z tą zaślepką? Będzie wiadomo, że szybko, bardzo szybko ją zgubimy, gdyż nie ma tutaj żadnych zaczepów. Także będzie trzeba bardzo ją pilnować. Ogromną zaletą tej kamerki, jak tutaj zresztą można już zobaczyć, jest wejście na statyw. Jest to standardowy statyw, bodajże 1/4 cala. Przydatne, można do większości statywów, jakie posiadamy w swoich domach, przymocować tą kamerkę. Co tutaj jeszcze? Może ją od razu włączymy. Jak widać, tutaj kamerka posiada diody. Tutaj za pośrednictwem tej diody
możemy zmieniać tryb na foto lub wideo. U góry mamy spust migawki, diodę czerwoną, na boku mamy diodę odpowiadającą za łączność z aplikacją na telefon poprzez Wi-Fi. Jest ona koloru niebieskiego. Odwracając kamerkę mamy też diodę, która jest współgrana z tą diodą koło migawki. I tutaj po przeciwnym boku nie mamy nic. Ale tutaj jeszcze obok wejścia na statyw, zapomniałem dodać, jest wejście, znaczy jest miejsce, gdzie znajduje się mikrofon. Zapomniałem jeszcze, trzeba dodać, włożyć tutaj w port micro SD karty naszą pamięci. Ja akurat mam kartę pamięci 16 giga. Nie wiem, czy to załapie ostrość. O, trochę widać. Wkładamy ją standardowo. Tak jak mówiłem, jest bardzo ciężko jedną ręką. O, już teraz mamy zamontowaną naszą kartę. Możemy zamknąć zaślepkę, żeby się nam nie zgubiła od razu na początku. I właśnie tak, kamerka jest już gotowa do działania. Co jeszcze tutaj mogę o niej powiedzieć? Wszelkie specyfikacje załączę tutaj na koniec filmiku. Dołączę też porównanie obrazu, jaki jest z kamerki tej właśnie Xiaomi YE i z mojego iPhone'a 6. Dla porównania, który obraz będzie lepszy, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze zapomniałem, do kamerki na Androida oraz iOS'a jest dedykowana aplikacja. Ja po prostu na swoim iPhone'ie w App Store wklepałem nazwę Xiaomi YE i mi wyszukała pierwszą aplikację, zainstalowałem. Powiem szczerze, że jestem zadowolony z tej aplikacji, działa ona na Wi-Fi. Aby, tak jak już tutaj wspominałem, aby włączyć Wi-Fi, należy wcisnąć tutaj ten przycisk, zapali się nam niebieska dioda, która będzie mrugać. Utworzy się nam sieć Wi-Fi o dosyć dziwnej nazwie. Standardowo hasło do tej kamerki, do tej sieci, która utworzy ta kamerka, to 1234567890. Po połączeniu na telefonie z tą siecią Wi-Fi możemy kontrolować, co widzi nasza kamerka. Możemy robić zdjęcia, filmy, możemy startować, zatrzymywać nagrywanie. Podgląd, mamy podgląd oraz przede wszystkim możemy ustawić sobie wszelkie ustawienia, jakie ma być, jakiej wielkości ma być nagrywany film, robione zdjęcie. Do dyspozycji mamy w jakości filmów 2K, 1080p w 60 fps, 48, 30, chyba nawet 120. W 2K mamy chyba 30 fps i tak w dół. Zdjęcia i filmy robi naprawdę bardzo dobre, bo już przetestowałem. Jak coś jeszcze tutaj mi przyjdzie na myśl, to nakręcę następny filmik. Dodam także, że ja tej kamerki będę używał jako kamerki do nagrywania krótkich filmików z imprez, czy z moich wypraw wędkarskich, czy także z fotografii ratowniczej. No, często tam udaję się na miejsce akcji, jestem także strażakiem ochotnikiem. Także zobaczymy, jak kamerka będzie się sprawować. Na pewno będziecie widzieć kamerki, filmiki z tej kamerki na moim kanale na YouTubie, na którym zamieszczony jest także ten filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał.